Cześć, z tej strony Kucyk. Dzisiaj mam dla Was recenzję Ganzo G727. Dokładny numer tego modelu to Ganzo G727M-O. O, bo pomarańczowe, jakby ktoś nie zauważył. Okej, dosyć wygłupów i przejdźmy sobie do numerków. Czyli standardowo. Długość całkowita tego nożyka to mniej więcej 20,6 cm. Samej głowni, no zależy odkąd liczyć, bo samej głowni mamy niecałe 9 cm, tak 8,7, 8,8. Z kolei tak krawędzi tnącej to mamy jakieś 8,5 cm. Tak samo jak w racie, jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył, to tak, projekt jest zerżnięty z rata jedynki. Również mamy tutaj, tak jak w racie, trochę zmarnowanej przestrzenie, to tak nazwę. No bo to jest zmarnowanie przestrzeni. Dobra, ale dokończmy jeszcze te numerki. Długość zamkniętego. No właśnie, po kolei. Długość zamkniętego nożyka to niecałe 12 cm. Tak, około. Z kolei grubość, nie wliczając w to klipsa ani innych wystających elementów, trąciłem właśnie lampę. No to grubość tego nożyka to jakieś 13 mm, z kolei grubość głowni przy samym początku to jakieś 3 mm, nieco ponad tak, 3,2. Okej, ale porównanko do paru innych noży. Oczywiście Ganzo właściwe na środku. Tutaj inne Ganzo, czyli Ganzo G739, Ganzo G720, Ontario Rat 1. Jeżeli jeszcze nie zauważyliście, że projekt jest zerżnięty, to teraz macie okazję. Dobrze, Spyderco Tenacious, Sanremo 710 i jeszcze Victorinox Spartan 91 mm. No jak widzicie, Ganzo no, takich średnio większych rozmiarów jest, zróbcie, że to wezmę, jeszcze się mieści w tej granicy komfortu, jak ja to zwykłem mawiać, jest nieco mniejszy od oryginalnego rata, no i też nieco lżejszy. Skoro mowa o wadze, to waży on około 130 gramów, ważę na swojej wadze, ale mam tutaj, jak widzicie, węzełek z nakrętką i to zawsze trochę gramów dodaje, także zaokrągliłem sobie to do 130. Dobra, ale jeśli skończyliśmy już o numerkach i porównanie, tak? Dobra, no to możemy przejść sobie do głowni. Głownia wykonana ze stali, jak Ganzo twierdzi, 440C. I ze stalą w Ganzo, jak i generalnie do samego Ganzo, mam dosyć mieszane uczucia, bo tutaj na pomoc przychodzą ci dwaj. Tutaj miałem do czynienia po raz pierwszy z Ganzo i stalą 440C właśnie od tego producenta. I to nie jest 440C. Tutaj jest bardziej zbliżony do plasteliny. W tym egzemplarzu hartowanie jest nieco lepsze i ta stal nie jest aż tak plastelinowa, ale no, też jakichś cudów nie ma. A tutaj jest bardzo podobna historia do egzemplarza tego, czyli G739, czyli no, stal, która bardzo łatwo się ostrzy, ale też dosyć łatwo się tępi. Oczywiście można ją spokojnie doprowadzić do stanu golenia w dosyć krótkim czasie, ale ten stan golenia nie będzie się jakoś bardzo długo utrzymywał. No, także jeśli chodzi o stal w Ganzo, to jest naprawdę dosyć spora ruletka, bo raz możecie trafić na dziadosko za hartowany egzemplarz, a raz na całkiem nawet okej, zahartowany egzemplarz. Jednak oni mówią, że to jest 440C, ale 440C to nie jest i nawet koło tego nie leżało, bo dobra 440C to jest mniej więcej poziom VG10, mniej więcej, to tak troszeczkę zaokrąglam i ogólnikami jadę, ale to jest wyższa klasa stali niż na przykład 8CR13 MOV, do którego właśnie te wszystkie gaziowe stale są bardzo, bardzo zbliżone, jeśli chodzi o jakieś parametry. Okej, ale mamy tutaj szlif pełny płaski, jak już mówiłem, grubość 3,2 mm, mniej więcej, kształt, myślę, że tu nie trzeba zbyt dużo mówić, no drop point jak nic. Jeśli chodzi
Dobra, jeszcze raz porównam do Ontario i tutaj właśnie ten dropek schodzi trochę mocniej. Tutaj jest bardziej wypłaszczony. Oczywiście porównanie z tymi dwoma nożami będzie w osobnym filmiku, także nie będę się jakoś skupiał na wszystkich różnicach. Okej, ale nożyk możemy otworzyć za pomocą obustronnego kołka, także spokojnie to fajnie działa, można sobie strzelić, ale jednak mam zastrzeżenia do tej mechaniki tego noża. Tutaj mamy podkładki, z tego co pamiętam, z jednej strony jest nylonowa, a z drugiej strony z fosforobrązu, czy jakoś tak, czy tam miedziana, czy cokolwiek to tam jest, jakaś metalowa. Tak, dobrze pamiętam. No i jak nożyk przyszedł, naprawdę chodził słabo, bardzo słabo. Rozkręciłem go, przeczyściłem, przeszlifowałem okładki. Tfu, jakie okładki? Podkładki. No i chodzi w miarę dobrze, ale jeszcze nie jest aż tak zadowalająco. Do tego ma bardzo delikatne luzy prawo-lewo. Także w ogóle sam pivot możemy dokręcić, jednak z jednej strony jest to atrapa i tylko z jednej strony jest śruba. Także uważajcie też na to, żeby sobie nie rozpieprzyć śruby. Ale generalnie to nie jest aż tak źle. Znowu mamy tutaj tą samą historię, co na przykład z ratem. Czyli o wiele dłuższa rękojeść niż długość ostrza. I nie strasznie mnie to jakoś tak niekiedy zniechęca do noża, kiedy mam zaburzony stosunek długości rękojeści do ostrza. No, nie wiem, tu jakiś przykład, nie wiem, na przykład Benchmade 940. Tutaj mamy naprawdę świetny stosunek rękojeści do ostrza. Jezu, trudny jest, wstyd. Okej, ale przejdźmy sobie dalej, bo skończyliśmy już to, okej. Dobra, rękojeść. No, standardowo jak na wszystkie Ganzo, czyli stalowe linersy, pełne, skąd też właśnie jest ta waga tego nożyka, czyli jak już mówiłem, około 130 gramów. Czyli linersy, pełne okładki G10, śruby typu Torx, tyle. No, jeśli chodzi o jakąś takie ergonomię, no to jest znowu bardzo podobnie, jeśli chodzi o moje poprzednie doświadczenia, czyli trochę niewykończone krawędzie linersów i przy mocniejszym ściśnięciu to czuć. No cóż, tak to już jest. Także no, fajnie, że mamy rampę pod kciuk, która... Dobra, już ostatnie porównanie. W racie jest nieco wypukła, tutaj jest nieco wklęsła, co jest akurat na plus. Lepiej to wchodzi na palec. Oczywiście te nacięcia nie są jakieś super efektowne. Nie działają aż tak dobrze. W sensie nie chwytają aż tak palca, ale sama rampa jest całkiem wygodna i można sobie spokojnie oprzeć kciuk. Dobra. Jak już mówiłem, okładki z G10, one mają taką fakturkę dosyć gładką, także nie będzie zdzierać nam portek. Oczywiście śruby typu Torx, jak już mówiłem, można sobie spokojnie to wszystko rozkręcić. Dalej mamy klips. Niektórym może się nie podobać to, że jest on błyszczący i świeci się jak psu jajca, ale Ganzo chyba już w większości nożyków stosuje bardzo połyskujący klips. Możemy go przekręcić na drugą stronę dla osób leworęcznych, co w połączeniu z obustronnym kołkiem i blokadą typu Axis Lock, no to spokojnie będzie działać u prawo, jak i leworęcznych. Niestety jest to pozycja tylko tip up, także jeżeli nie możecie się przestawić z tip down, no to macie problem. Okej, ale przejdźmy sobie teraz do blokady. Blokada to właśnie jest Axis Lock. I tutaj znowu się ukazuje wielka losowość u Ganzo, ponieważ Benchmade 940, tutaj sprężyna jest idealna, ani za mocna, ani za słaba. Spokojnie można to działać jedną ręką, jednym palcem. Naprawdę świetnie tu jest po prostu to zrobione, ale to jest Benchmade, to jest jakość i to jest mniej więcej 7 razy droższe. Przynajmniej na naszym polskim rynku. Tutaj Ganzo G739. No, jest już trochę gorzej. Trochę trzeba wcisnąć palec, żeby
zwolnić blokadę, także ciężko się to zrobić jednym palcem, dwoma jest nawet ok. Można sobie poklikać. Ganzo G720. Tutaj jest już naprawdę strasznie ciężko i o jednym palcu absolutnie nie ma mowy. Dwoma jest jeszcze nawet ok, ale naprawdę jest trochę mocne. Jeżeli sobie będziecie tak klikać, to rozbolą was palce, gwarantuję. Z kolei tutaj. Matko Boska. To jest najmocniejsza sprężyna, z jaką miałem do czynienia w Ganzo. I właśnie to jest po prostu ich losowość. Tu jest spoko, tu jest gorzej, a tu jest najgorzej. A to jest po prostu cud, miód i orzeszki. W każdym razie, no niestety, ale te Omegi w Ganzo można naprawdę losowo trafić na fajny egzemplarz, albo losowo trafić na beznadziejny egzemplarz. No tak to już jest. Dlatego tutaj trochę minus za blokadę, nie podoba mi się to. Można sobie poklikać, ale też właśnie te podkładki tutaj średnio działają i średnio się klika tym nożem. Z drugą strony otwieranie jest gorsze niż zamykanie. Boże. Dobra. Ostatni rzut oka na ściągę. I myślę, że chyba o wszystkim już powiedziałem. Poza ceną. Cena tego nożyka to jakieś 100 zł na naszym rynku. Chyba, że zdecydujecie się kupić na chińskich stronach typu GearBest, skąd właśnie dostałem ten nożyk, za co im serdecznie dziękuję. Wtedy zapłacicie jakieś 15 dolarów. Co jest naprawdę o wiele niższą ceną niż 100 zł. Oczywiście trzeba trochę poczekać na niego, ale jest o wiele taniej. Jeśli chodzi o kolory okładek, no to standardowo u Ganzo, znaczy może nie do końca we wszystkich przypadkach, ale generalnie to Ganzo oferuje praktycznie każdy swój nóż w takich czterech podstawowych kolorach. Znaczy zwykle w trzech, ale czasem zdarza się cztery. No to jest czarny, oliwkowy, właśnie pomarańczowy i właśnie czasem jeszcze Digicam, czyli taki digital camo. No, wiecie o co chodzi chyba. Jak nie, no to rzućcie okiem w opis i tam na pewno znajdziecie odpowiedzi, co to jest Digicam albo Digital Camo. Co w sumie to jest synonim. Dobra, zaczynam gadać głupoty. Jest już późno, powinienem spać. Dobra, myślę, że po tym wszystkim jesteście sobie w stanie odpowiedzieć, czy warto kupić ten nożyk. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam was do komentarzy, do ocen na Facebooka, na Instagrama. No i cześć!